Hej, siemaneczko ludziska, tutaj Pajter, jak widzicie, no i mam super skrzydła, jak i ogonek. No i zapraszam was na kolejny odcinek Cave Factory 2. Jeszcze nie wiem dokładnie, co nas tutaj czeka. W ostatnim odcinku chcieliśmy zrobić taką jakąś dziwną maszynę, której nie znam, a tu... What the fuck? A czy wy to widzieliście? Aż będę musiał to zobaczyć. What the fuck? O kurwa. Jak ja to teraz wytnę? Jak to mi drzewo tak urosło? Mam gigantyczne drzewo kauczukowe. Okej. Ej, wy jesteście świadkiem, to mi urosło za plecami. Trudno, to już zostanie, ja nie będę go wycinał. O, sro ładnie wygląda, czekajcie, aż zobaczę to z daleka. Jaki... What? Będzie domek na drzewie. Nie, ścinać tego na pewno nie będę. Za dużo roboty. Wow. Epickie to. Dobra, a wracajmy teraz do konkretów ogólnie. A czy to na pewno realne? A czy on go tego nie zarazi? Trudno się mówi. Dobra, mieliśmy się skoncentrować w sumie na tej czarnej książce. A mianowicie, w ogóle co to jest? Co to jest? Jakiś tam przepalacz. Nie wiem. Tatara, tutaj można wszystko przeczytać, żeby tylko jeszcze mi się chciało. No i jak widzicie, potrzebujemy to itemy do tego. I to będzie coś takiego. Będziemy robić brąz, zrobiony z 3 kuperów i 1 tinu. Aluminium. Jakiś aluminium brass. Będzie składał się z 3 aluminium i 1 kupera. Dobra, to tak naprawdę jeszcze nic mi nie mówi. Ale chcę zobaczyć, jak się to buduje. Wszystko będzie bazowane na tym graucie. Tak jak wcześniej było wspomniane, trzeba będzie zrobić graut. Z tego trzeba będzie zrobić te bloki. I z tych bloków będzie trzeba craftować te oto rzeczy. Od czego tutaj zaczniemy? Smelty controller? Smelty controller chyba już tu mam. Tutaj to było. Nie, to był smelty... Casting table, o tak. Dobra. Nie, no myślałem, że ta strona zostanie. Dobra, zobaczmy, co nam będzie potrzebne. Smelty controller. Idę najpierw poszukać, zobaczyć, czy mamy oto te bloczki. W ogóle jak one się zwały. Nie wiem, ale wiem, że miałem gdzieś tam w skrzynce odłożonej. O! Seare debris. Zaraz zobaczymy Seare, jak się je craftowało. Bo na pewno będzie im potrzeba masa. Seared. Widzicie gdzie? O, dobra, jest. Trzeba będzie zrobić grout. Grout. Okej. Już zapomniałem w ogóle... O, czekaj! O, czekajcie, co tam było? O, tu mam sporo tych bloków. Grawę. Wezmę mój młotek. Coś do żarcia. Dust. To jeszcze było potrzebne? Czekajcie. Grout. Nie, czekajcie, grout. Nie wiem, jak to się pisało. Super, jak zwykle. Co ja tutaj naciskam, że to idzie do góry? Ej, to mi co poradzi na to? Nie wiem dlaczego, ale tak. Coś nacisnę? Na przykład jak nacisnę teraz literkę R. Zobaczcie, to mi wszystko pójdzie do góry. I tu wyskakuje jakiś błąd. Nie wiem w ogóle, co z tym zrobić. Bam. Gdzie jest książeczka? Nacisnę 8. Trzeba będzie zrobić coś takiego. Widzę, tu jest 3x3. Podłoga 3x3, dobra, ja to... Gdzie ja w ogóle to umieszczę? Żebym zaczął to budować, bo to tak... Tutaj, o, jeszcze muszę wam pokazać, zacząłem robić magazyn. Przeniosłem łóżka. Tylko jeszcze... Nie mam pomysłu na dach. Czy to zostawić takie proste? Tutaj po prostu będzie magazyn. Tutaj, gdzie się trochę koble zrobiłem. To w ogóle fajne jest. Robicie...
dwa drzewa tak o, tutaj i tutaj i powstaje właśnie takiego kratka, znaczy takiego jeden patyk. I z tego można taką kratkę robić, co wygląda świetnie po prostu. A tu jeszcze brakuje mi trochę drzewa, żebym mógł narobić właśnie tych skrzyneczek, tych beczek. Ale dobra, ja chcę teraz zrobić tamto coś, ale gdzie ja to zrobię? Gdzie ja to zrobię? Siekierę zrobię. Dobra, najpierw zrobię siekierę. Z czego tu można zrobić siekierę jakąś fajną? Czekaj, aks. Pewnie jest tutaj masa. A czekajcie, w ostatnim odcinku mówiłem, że można coś zrobić z flintu, co nie? O, zobaczymy, czy da się robić z tego. Tak samo. Pyk, pyk. Pyk. Ciekawe, czy to samo będzie. Czekajcie, flint axe. Jest takie coś? Lumber. No dobra. Wszystko jest pokazane, że niby to jest, ale nie jest pokazane, jak się to kraftuje. Tinkers. Konstrukcja w... shit. Jak się nie mylę, to trzeba najpierw zbudować to, co mam na myśli. A potem... Patrzcie. Tinkers. Tinkers? Czekajcie, co to jest Tinkers? Ja tu się na niczym nie znam, także się nie dziwcie, że ja tutaj nic nie wiem. Tinkers? To coś? Nie, na pewno nie to. Construct Tinkers? Nie mam pojęcia. To pewnie te stoły, w których się tak właśnie dziwnie kraftuje, nie wiem. Nic mi na razie tu nie mówię. O, czekajcie, tutaj jest Smelted Drain. To będzie mi na pewno potrzebne. 6. Dobra, zrobimy sobie tak. Bam. Bam. Jak coś tu spadło z drzewa. Damn it. Tam się rozpią moby. Tam się rozpią moby, patrzcie. Kurczę, nie mam Optifine'a, ale widać takiego śnieżnego... Śnieżnego... Boże, że mi wyszło z głowy, jak to się zwie. No tego, co jest w Netherze. Blaze'a. Się kręci, śnieżny Blaze. Ale te drzewy są epickie. Pem, 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 będzie domek na drzewie. Super radycko. Dobra. Zabierzmy może się za konstrukcję w końcu tego. Tym, tym, tyrydym, tym, tym. Muszę jeszcze zobaczyć, jak się robi te... Jak one się robi? Jak się im robi? Dobra, potrzebny na pewno klej. Kleju na pewno nie mam. Czy mam? Niedużo. Niedużo, niedużo. Klej. A, mamy tutaj dużo tego grauta. Nice. Piasku mamy. Piasku mamy. Czekajcie, wezmę tego więcej. Ale gravelu nie mamy. Gravel, gravel, gravel. Gravel, gravel, gravel. Jak zwykle? Chyba nie ma. Chyba nie ma. Jeszcze zobaczę te skrzynki. Tutaj od... Nie, nie ma. Mało. Bardzo mało, także sorry, ale będę musiał to jakoś przetłuc. Chcę w końcu... Shit, zaklinowałem się. Fajny sposób w ogóle jest rozwalania wszystkiego naraz. Jeszcze wam pokażę, jak ja to robię. Wcześniej nie wiem, czy nie pokazywałem, ale tak, wchodzicie w opcję, to macie controls i tu jak zjeżdżacie na dół, tak mniej więcej... Czekajcie, gdzie to było. Znowu będę szukał. Nie, to na pewno nie. Muszę znaleźć to, gdzie to było. Gdzie to było? Nawet nie pamiętam, jak to się nazywało.
Kurczę. Nie, to było gdzieś tak tutaj. O tym zacznę szukać. Tu jest taka fajna opcja, że jak naciśniecie sobie taki... Przydzielicie sobie guzik, naciskacie to podczas... A, mamy, podczas kopania. To rozwala wam wszystko naraz, a mianowicie to się nazywa Active Vine Miner. I ja sobie to przedzieliłem na pewien guzik. Naciskam ten guzik i naciskam lewy przycisk myszy do kopań. No i wtedy jak stawiamy wszystkie te bloki, to nie trzeba rozwalać je pojedynczo, tylko rozwala nam to wszystko naraz. Bam! I mamy to. W ogóle ja tak dziwnie mówię trochę cicho, ponieważ u mnie jeszcze Maciek i Wika śpią, a oni się znajdują w pokoju obok. Dlatego też nie chcę krzyczeć, a mam czas tak do nagrywania. To nagrywam. Dobra, jeszcze ostatnie trzy. Czekajcie, jak to się nazywało? Grout. Dobra, pójdę za tym. Pójdę za tym. Jak się to kraftowało? Albo tak, klej, piasek, gravel. Mało tego kleju. Mało tego kleju. Mało tego kleju mam. No ale trudno. Ale kurczę, wiecie, jest ząb. Zapomniałem, że muszę to przepalać. Czekajcie, da się radę... Da radę tutaj lawą przepalać? Bynajmniej nie w tym wiaderku. Szybko coś do przepalania. Szybko, szybko, szybko. Dobra, weźmiemy drzewo kauczukowe, którego mamy już masę. Powiedzmy, że to podzielimy. A tu już się zaczyna palić. Dobra, to tutaj mogę włączyć wszystko. By się przydał jakiś też szybki piec, wiecie? Chociaż... ciekawe, czy są jakieś takie szybkie piece. Speed Furnace, czy coś takiego. Active. Dark Oak. Furnace Generator. Okej. O, Jesus. Ja, ile tutaj kombinacji jest. Nie. Strasznie długo. Dobra, co mi będzie potrzebne? Zobaczymy najpierw, co ja mam. Bo tu już mam nawet te bricks. A, miałem zrobić sobie jeszcze siekierkę. Mam jakieś żelazo? Czekajcie, tutaj miałem wszystkie jakieś minerały. Dobra, niech... Ciekawe, czy się da z tego zrobić. Nie wiem, co to jest. Muszę pokombinować, po prostu nie wiem, co to jest. Zobaczymy, czy z tego da się coś, cokolwiek robić. Wow, jest. Nice. Dobra, tylko zanim tam pójdziemy, bo myślę, że zrobię to tak wyżej. Muszę zobaczyć tylko na ten obrazek. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu jest takie coś... Dobra, zobaczymy, czy to jakoś gra rolę. Tam był taki inny klocek. Pam. Myślę, że zrobiłem to tak trochę na boku. Muszę patrzeć na ten obrazek po prostu, bo... Stop! Z powrotem! Gdzie to było? Tutaj było tak, tak? Tak, tutaj było jakieś coś, co się leje. Tutaj było to, co zrobiłem przed chwilą. Dobra, ale to, czyli tak, ta strona będzie 1, 2, 3. Pek, pek, pek. Tutaj było 1, 2, 3 chyba. Tylko tam potem... A nie. A, what the fuck? He? Gdzie mój kilo? W co ja żem to postawił? Ale to chyba dobrze postawiłem, tylko... Prawie, że dobrze. Jak to się zwie? Czekajcie. Smelted drain. Dobra, idę po to. Po kilo, bo nie wiem, czy mogę rozwalić tym młotkiem, a nie chcę tego rozwalać. Nie chcę tego rozwalać.
Kilo w kilo szybko. A właśnie, czekaj, tu jest napisane, że to mogę rozwalać. Pickaxe, dobra. To jednak potrzebuję kilo. Kurczę, szkoda, że mam dwa. Będę zrobić... Czekajcie. Co ja w ogóle tutaj mam? Tutaj też coś jest, co? Nie, to jest tylko kład. Ale nie wiem, tak się tego nie robi. O, rany. Nie sądziłem, że to będzie takie trudne. Wiecie, ja nigdy nie grałem na modach wcześniej. To jest zdecydowanie trudne jak dla mnie. Boże, jak to długo trwa. Tutaj trzeba będzie zaraz dodać drzewa. Co my tu mamy? Aluminium. Nie chcę aluminiowego. Aluminiowego... no. Wiecie. Shit. Nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu. O co mi chodziło? Nie chcę aluminiowego... No! Nie chcę aluminiowego... Kilofu! Jeny! Nie mogę się wysłowić dzisiaj. Odcinek będzie nieco nudny. Ale to szczegół. Dobra. Dobra, co my tu mamy? Casting wtedy już... Go zabiorę. To też zabiorę. Chociaż... Czekajcie, co to jest? Casting Basin. Dobra, zobaczymy, co mi będzie potrzebne jeszcze. Smelty Controller. To coś. To mi będzie potrzebne. Tak, o. Mamy. Czekajcie, tu powinno się coś skończyć. To... Dobra, niech się pali. Seare Tank będzie mi potrzebny. Czekaj, jakiś... Seared Tank. Jak to się robi? To mi będzie potrzebne. What the fuck? Czekaj, szkło było. Mam nadzieję, że to mam. Szkło, szybko szkło mi będzie potrzebne. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Czekaj, nie, nie, nie. Szkło. Szkło, gdzie jesteś szkło? Miałem szkło, kiedy ci trzeba, to nie ma. O, jest. Dobra. Mamy, zabieramy. Casting table. Mamy. Casting basin. Czekaj, zobaczymy, jak to się nazywa. Albo nie, napiszę basin. Będzie szybciej. Z tego co wiem, to zrobię jeszcze dwa. Zrobię jeszcze dwa. Tyk, 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 tyk. Tyk, tyk. Ej. Dwa, 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 dwa. Dobra. Mamy teraz coś takiego jak Smelty Drain. Smeltery Drain. To coś. Wszystko to do tego, nie wiem, tak to wygląda podobnie. Mam nadzieję, że ja to dobrze robię, ale... Hop. Hop. Shit. Mam jeszcze tego? O, nawet szybko się topi. A tam znowu przestało. Nie wiem, narobię tego tak, zrobię może to większe jakieś. Teraz Bricks VZ. Czekajcie, jak to się zwie. Ja sobie wcześniej to zapisałem. Takie coś. Wow, fajnie, to... Dobra. Dobra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Czekajcie, tutaj jeszcze wrzucę tylko trochę drzewa. Niech się to dalej przepala, bo nie wiem, czy mi to będzie aż tak bardzo potrzebne. Dobra, idziemy teraz tam do góry.
i zobaczymy, co my tutaj mamy. Kilof. Przede wszystkim, żeby to wybudować. A to to było! O, Jesus, ja to miałem już. Dobra, gdzie jest moja książka? Teraz zobaczymy na konstrukcję P. Pek, 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 pek. Tak o, tu trzy to. Tutaj widzę to coś. O to coś. Ale nie tak. O tak. Ale czemu to się stawia do góry? Czekajcie, ja może to tak zrobić na razie. I o to oprzeć. O. Zrobimy od razu trzy na raz. Mam nadzieję, że to dobrze buduje. Co my tu mamy? Tutaj jest znowu jakieś okno. Nie, to było... Czekajcie. Dobra, w każdym bądź razie tutaj stał ten piec. Ale nie tu, no czemu ja to źle stawiam? A koło pieca stało... Na pewno nie to. O to. Na pewno to. Sorry, ale muszę patrzeć... na tą książkę. Z tego co wiem, to urządzenie, co teraz buduję, to one podwaja ilość... No... Na przykład rzucicie 3 złota, dostaniecie 6. Czy coś w tym stylu. Ale co to jest? Wow, tutaj można coś przetapiać, różnego rodzaju rzeczy. Zobaczymy, zobaczymy. Co to to jest? Czekajcie, to wygląda mi jak to. Dobra, ja tutaj postawię. No i chyba działa. Teraz tylko... To, to i to. Chyba działa, bo zaczęło się świecić. Teraz tak. Zniszczymy to, zniszczymy to, zniszczymy to. Damy tutaj... To. Tutaj do czegoś to. Damy to. Damy to. I teraz idę sprawdzić, czekajcie. Jak to się przetapia? Czekajcie, co to jest? Recipes. O Boże. Recipes. Co to jest recipes? Wiecie, to wszystko z perspektywy noba. Tak to się pisze? Shit, książka. Co ty mi tu gadasz? Recipes. Nie ma takiego czegoś. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Zobaczymy, co mi wyjdzie, tak. Tego nie mam, tego nie mam. Ja tu praktycznie nic nie mam. A zobaczymy, co mogę coś przytopić. Co tu zrobić. Czekajcie, tu mam... Muszę iść najpierw chyba po lawę. Jak się nie mylę. Jak się nie mylę, muszę iść po lawę. Tylko... Zanim to zrobię, muszę tutaj jeszcze sobie wziąć i włożyć tutaj trochę. Niech ona się tu tworzy. Też muszę zautomatyzować w ogóle tą lawę. Czekajcie, tutaj jest coś. Tutaj coś jest. Ciekawe co będzie, jak to zrobię. Ej, to nie jest to samo? Nie. Ludzie, wiecie co? Jestem teraz w kropce. Co ja mam tutaj robić? Czekajcie, coś pamiętam jeszcze. O,
To jest właśnie do tego. Ciekawe, jak to się robi. No dobra, to wiem jak się robi, ale... Ja miałem wcześniej kiedyś taki stół. I tam było właśnie takie rzeczy, ej. Na początku chyba nie wiedziałem do czego on jest. Ale czy ja go tu jeszcze mam? Nie. Taki dziwny crafting tutaj bym miał. Czekajcie. Table. Będzie teraz to szukać. Dobre sobie, co? Czy to? Jak się robią to? Dwa patyki? Czy to były dwie wełny? Nie wiem. Nie wiem teraz co tu robić. Dobra, skoszę sobie najpierw drzewo, bo nie chcę się czekać tak długo. O! Tak mało? Gdzie jest reszta? Nie wiem czy to było, ale zobaczymy. Aha. Powiedzmy, że wezmę sobie to. Jak to się kraftuje teraz? Tu są widzę jakieś... Nie wiem. Wzory do czegoś. Ale jakie to mam teraz kraftować? Z tego? Drzewo? Z czego to się robi, ludziska? Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, z czego to się robi. Czy ktoś mi może pomóc? Nie wiem jak to się robi. Nie mam pojęcia, tu co to jest. Może nie ten stół. Nie no, innego nie ma. Innego nie ma, no dobra. Idę przynieść tam lawę do tego urządzenia. Bynajmniej wiem, że je zbudowałem. Za pomocą książki. Tu wiem, że się lawę wrzucało. Ło! What the fuck? Jak ty śmiesz mnie bić? Skąd ty się tu wziąłeś? O, dziękuję za... prezent. Nie mam co wyrzucić. Dobra, idę naładuję to lawą. Dzięki ziomek za zbroję i w ogóle. Ej, a czemu ta lawa tu jeszcze jest? Przecież przed chwilą wkładałem? Całe wiadro mnie zabrało, dobra. Całe wiadro lawy mnie zabrało. Muszę tutaj zrobić sobie jeszcze wiadra lawy. Bam. Odłożymy to na razie. Mi się wydaje, że na razie to mam tego wystarczająco dużo. To było? Co my tu teraz zrobimy? To jest jedno wielkie pytanie. Ta.
długi nieco ten odcinek, ale to z czego? Czemu nie mogę wziąć lawy? Co jest grane? Co jest grane? Jakieś bugi są, ej. Jakieś bugi, dosłownie. Chyba pełen, co? Nie, jeszcze się zmieści. Nie wiem właśnie, czy to musi być pełne, czy nie. Ale idę jeszcze po jedną lawę. No jeszcze deszcz zaczyna padać. Dobra, mamy full. Teraz tak. Topi się to, czy nie? Dzieje się coś? Nic. Tu się nic nie dzieje, także to do kitu chyba. Wow! Tu coś mam. Lol. Dobra, ja to będę musiał pokombinować. Jak widzicie, zrobiłem to urządzenie, ale dalej jak się nim obsługiwać, to nie wiem. Nie wiem. W każdym razie ogarnę to może w następnym odcinku. Nie chcę tutaj was zanudzić. Tak to długo trwało. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Siemanko.